Cześć, z tej strony znowu Logopady, widzimy się w kolejnym odcinku na rankadach na łeście. Mamy D4 wbite. Miałem serial, niestety nie nagrałem jej, bo chciałem się troszkę na niej skupić. Wiadomo, że jak nagrywam, to trochę mi skilla spada mimo wszystko. Nieważne jak na to popatrzymy. I gramy dzisiaj na Jace'a na midzie. O, Jace jest strasznie trudny. Myślałem, że to będzie Cassio, bo Cassio jest na topie. I niestety już jest kłótnia w typowym D4 na łeście, już się kłócą. Ziomek poszedł sami wejdować tym Ivernem, bo oczywiście wszedł Ivern i widzę, że to jest zły pomysł, żeby dzisiaj grać ankedy. Bo no, wszedł im do dżungli i umarł po prostu, no ten Ivern, no co ja poradzę. Ale nie ma co jeszcze narzekać. Bot wygrywa na przykład. Ma Friganga na tym midzie, potem na szóstym. To jest plus. Ślepy, ślepaka. Patrz jak ta Sinia stoi, chujowo dla niego. No ja mu nie pomogę, on powinien na midę przyjść. No i umiera, no ja pierdolę. Nie, może mu coś zrób? Czemu mnie smok bije? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Niech mi ktoś to wytłumaczy, kurwa, czemu mnie smok zaczął atakować tak automatycznie z dupy. Wiem, że ja go zagrowałem, no ale przecież to powinien, kto bliżej stoi, nie? Ignite'a spalił i flesza. Dobra, no dobrze, że zlazłem, ale linia była tak idealnie na mnie ten ustawiona. To było najlepsze, co mógł Iver dla niego zrobić, żeby on mógł sobie tę linię opuścić i zejść na inną linię. Bo tutaj by nie mógł w ogóle stać, bo byłby właśnie na ganki. Bo gdy on przegrywa, ten Iver też i idzie gdzieś na grzyby. Kiedy nie umie sobie ten, znaczy no ma 0-2. Oj, mi teraz linia chujowo stoi. No dobra, no ale wrócę już sobie. Myślałem na drowa w tej grze, ale chyba sobie zraszujemy po prostu. Zrobimy tak i tak. Nie widzę bardziej. Nie widzę sensu, żeby coś innego kupić i zraszujemy sobie protobelta. Mógłbym zonie raszować, no ale kurde. Też to takie 2 na 10. O, Cassio po pierwszym baku nie ma łezki. Azji na topie też miał, bo nie, musiałem to całe skreślić, wam opowiedzieć, co się stało. Oni się trollowali w tym selekcie i coś tam pisali sobie nawzajem wszyscy. Ten powiedział, że pójdzie Azirem na topa, bo ma wyjebane. No ale jak Caitlyn karuje. Znaczy jak zabija, to jest mimo wszystko spoko. Z Jace'em może być problem, bo to jest ten typ postaci, że on sobie Znikera złoży i my go już nie zabijemy. Mion mi umarł magicznie. Tu ma przecholerny ma damage Jace. Ale na szóstym już się odrzucą rolę trochę. Blue teraz, więc mógłbym go puszować. Kurde, zmieniam sobie item, ziomo, się ty mnie tutaj szczelosz. Widzę, na nim mapie są zaznaczone te takie ziomki, kiedy mogę iść, kiedy nie. Znaczy ziomki, kiedy może przejmować. Sobie tu pinia dam, piniacza. Co to jest za trzymanie linii? Nie, gra okej, ten Jace, nie chcę damage żadnego wziąć. Ale też nie gra tak agresywnie, jakby Jace mógł. Możemy to odwrócić, przynajmniej spróbować. Mnie tak nie zabiją, bo jestem Lissandrą. No się tam bije z tym koniem, to jest piniacz. No nie mówcie, że Żomek z gry go wywaliło. Ja mam szóstkę. Ma łezkę. No tak jak mówiłem wam w ostatnim odcinku, nie wiem czy mi w sumie ten odcinek wleciał z Jace'a, bo nagrywałem też. Kurde, no ja nie mam tepka. Widziałem jak został specjalnie na niego. Jace ma mimo wszystko ma to, że jak wskoczy to go tu można zabić. Dobra, już go niech zabije. No nie miałem many, ale na combo miałem, więc spoko. Co to jest za krzaczek? Co jest ten wykrzyknik, że coś tam Rengar stoi? Chyba, że krzaczek jest w zasięgu wieży i tak widać? W sumie nie wiem, bo to jest nowa w sumie, to jest... Ej, nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, ale chyba to, że po prostu już ten krzak nie działa, bo jest w zasięgu wieży.
Bo normalnie nie ma nigdy krzaków w zasięgu wieży, nie? Więc to może różne rzeczy tam znaczyć. Dobra, wracamy sobie, on teraz traci troszkę. Even jest fajny do counter junglingu, nie? No te swoje kampy w ogóle nie używa smite'a i wchodzi do dżungli i zawsze to ukradnie. No chyba, że jest stargetowany kamp, wtedy nie. Tak to powinien sobie dać radę. I potkę dwie albo jedną. Znaczy nie, mi się nie podoba teleport na solo queue. Jest mocnym spellem strasznie, ale nie na solo queue. Żeby TP wam wyszło na solo queue, to się na serio musicie postarać. A wystarczy, że linie będą przegrywać, już TP jest bezużyteczny praktycznie. Denerwujemy to, że Azir wyszedł z gry, bo jest szansa na wygrania i to bardzo duża. No ale nie poradzę nic na to. Jakbym się starał, to nic na to nie poradzę. Jeżeli sobie jeden item złożył, już widzę, że to moje kół go leczy. Czyli co, jak można znowu odcinek nagrać? Typówka, solówka? No daj wujcie, no. Wcale nie mam egzosta i was nie pozabijam. Miałbym erkę, to by umarł ten Hekari. Teraz muszę uważać, bo jestem na jego kół wystawiony. Co on mi robi z tymi minionami? Dobra, no flash. Nie, no to nie widzę minionów w tym. To nie wiem, czy to jest takie super dla mnie. Kurde, nie mam na tego protoblasta, więc jeszcze mnie wraca. No nie mam many, musiałbym Morela złożyć. Szczerze mówiąc, powinienem Morela złożyć, ale ta gra raczej tak będzie z góry. Może nie przegrana, ale... Dobra, no, zjebałem to strasznie, ale on umrze. Za późno Ignite'a dałem. Znaczy, Exhausta, strasznie za późno. To było tak słabe. Całe combo mi zdążył wywalić. Ale mam protobelcika i Morelę teraz chciał złożyć. Powinienem chyba od Morela zacząć. A mi się protobelcik podobał, to jest dodatkowy damage. O Jezus, no typowe solo queue, no. Tak to jest, logopeda chce wbić rangę i sobie przypominał o tym w lejcie dopiero, czyli w lejcie. Pod koniec sezonu, o to mi chodzi, nie miałem się wygadać dzisiaj. I co ja teraz zrobię? No, ten wykrzyknik chyba jest wtedy, kiedy nie mamy zasięgu. Głupie to, że zrobił, jakbym go szybciej z nich został, to mnie na nie zabił, uwierzcie mi. Ja to spieprzyłem, jak nie dało się tego bardziej spieprzyć, no to jest typówka, jak ja się rozgadam i nie, potem nie robię nic. To już jest Hex Drinker? No, już jesteś śmiertelny. Chyba go widzi ten Iwer. Proszę sobie iść z tymi pociskami. Irytujący ziomuś. Blue chcesz mi dać? Oni pinki kupują. A ukradł te blue. Czy ja mogę podejść chyba po buffa, nie? No. Te wardy to nam mniej pomagają niż ten. No, jeszcze jest tutaj idzie, to już na pewno nie. Nie widzę nic. Bardziej mi wkurwiają na razie te krzaki niż coś nam pomagają, jeśli ma być szczery. Na serio, nic nie widzę. Tylko mi wizy zabierają. I czemu ten koleś wyszedł? Przecież mu dobrze szło na tym topie i on kurwa z gry wychodzi. No i wytłumaczcie mi to. To nie był DC, to po prostu było wyjście rage quitowe. Tylko nie wiem dlaczego.
się kłócił ten Azir cały czas z tym Iwernem, że go bierze na rękę. No, nie gra może jakoś superowo, no, ale też kurwa nie jest jakimś kołem u wozu, no. Jak mamy to teraz obronić? Ja, i nie sięgł go to. Nie, nie sięgł go to. Nie, ja pierdolę, tą grę teraz mam ochotę rozwalić. Flash w dupsko. Przysłowiowo. Nie, myślałem, że go dosięgnie. Tu spiniasz, nie? Nie ma tego pinka, okej, okay, zniszczył go. Nie ma tak łatwo. No, jeszcze Infernalek oczywiście. Tu ma egzosta. Taki zasięg od tego egzosta, aż ziomuś. No to Cassio cała na topie, jeszcze silna. Dobra, zabijemy, nie ma sensu tam iść. Nie, Reda nie wezmę, bo Caitlyn będzie pewnie chciała. No i spuszuję ich, jest dwóch, no. Będzie cholernie ciężka gra, żeby ją wygrać. Widzę, że nieźle linie ze switchowaniem. Tanami to jest chyba duo. Nic z tą Caitlyn, bo nic sobie nie piszą, to wstałem, że to jest duo, tak. Ale zawsze tak jest, jak my wygrywam, jak ja wygrywam grę, to smoki się zawsze te pojawiają, takie wiatru i takie, które też nie są najgorsze, bo coś dają, no ale im się najlepsze smoki pojawiają, kiedy mają oni kontrolę. Nadpieprzę tego, ja sam nic nie zrobię, więc wolę gdzieś z nimi tam pochodzić. I spróbować coś zrobić. Blue zawsze przyjmę. Koń tego do pana nie chcą chyba bronić. Nie ma tej Cassio tam w ogóle. Spoko, spoko. Idę wracał na midę. Tylko co, nie mam jeszcze Karima. A ten Karim też taki jest, jakiś dziwny. Ma naznaczone, to go nie bije. Że jest zawsze, że można zmonshotować w późniejszym etapie gry. Nie chciałem tego zaatakować. On. No co mi zrobić na egzoście, ziomuś? Tylko ten by go musiał trafić, nie? Patata i wjechał. Nie, nic nie zadał jakoś dipsów w ogóle. No okej, okay. Dali radę. Dobra, wyszło, okej. Okay. Tak to trochę zrobiłem, no ja nie mam damage'u jeszcze, no. Nic na to nie poradzę, że dipsów jeszcze nie mam. Ale niedługo będę mieć. Ten shield mu się jeszcze włączył, no. Ten shield mu dużo dał. Jeju, Azirku, byś został w grze, to byłby... No był freewin, bo ten słabo grałem strasznie. Ten pushują tak w ogóle, nie wiem, tak grają, żeby było tak... Kurwa, nie wiem, no nie wiem jak to bym tłumaczył, ale dziwnie gra ten cały enemy team. Mamy Caitlyn sfeedowaną, tylko ja jej nie obronię przed Cassiopeią, Jace'em i Hecarimem, no. Proszę was. A też nam będzie ciężko znikować, bo mają... Bo mają pana tego, nie? Pana Tama. Mogę iść, tylko ona ma już też resisty, dokładnie. Wszyscy już mają te resisty. Oprócz mnie. Musiałby ten trzeci atak wyjść. Ale ona mi nadupczyła. Zdarza, ich tutaj idzie. Nie mam Merkę zaraz, no ale... Patrz, ona zadupcza ta Cassiopeia w ogóle. Ja wracam. Nie ma sensu takie gonienie. Właśnie, prawie umarłem. Nie wiem jak to za ten Esto wyczuł, że tak tu będzie strzelać. No i nam inhibitor robię trochę. Więc wypadałoby wrócić, ziomeczki. No brakuje, no czuć to, że nam brakuje ziomka jednego. Co ja wam mogę powiedzieć innego o tej grze? Co ja mogę wam powiedzieć? Nie mam wejścia jeszcze.
A takie gonienie Eza to jest jedna z gorszych rzeczy, jaką można zrobić. Przynajmniej obroniliśmy ten inhibitor. No ale no, kurwa no! No brakuje nam, no, co ja mogę poradzić, no. Myślałem, że Eza już nie ma. A mi zajebał ten Hekarim, no wszystko tam bije. Też się nie mam co dziwić. Mogę Merkę na siebie rzucić pod koniec, ale myślałem, że znikuje Hekarima i odfleszuje. No ale nie pykło oczywiście, według moich planów, jak zawsze. Słaba gra, no ale co ja mogę poradzić? Co ja mogę poradzić? Ja teraz macę czas, bo muszę chodzić po liniach zamiast ich zabijać, albo cokolwiek innego robić. O, frag dla Caitlyn. Flash? Co ty kurwa pingujesz? Daj mi spokój, ziomek. Po prostu czuję, jakbyśmy czas tylko marnowali. Jeszcze wszyscy coś tam rezisty pobudowali, nie? Oni teraz mogą spokojnie zagrać pod smoki i wygrają to tak czy siak. No, tam kęcz. Typowy tam kęcz, nieśmiertelny. Fajnie, że killa oda przynajmniej. Ale jak ja w tama nic nie bije, to się trochę martwię. Wezmę tego bota, spuszczę, bo mi jednego wave'a brakuje. No, splitem nas sami zniszczą i po prostu potem... Im dłużej gra trwa w tym momencie, tym gorzej dla nas. No kurde, no pójdę tutaj. Ale... No właśnie, tylko Jace tam schodzi. Ale tak patrzę, właśnie Squishy jest trochę ta. W sumie bym chciał to powalczyć, no. A, to wizję mają, no wszędzie mają wizję. Nie wchodzą do tej dżungli, ale mają wizję. No róbcie tego smoka, w sumie, no jak oni tak poszli gdzieś na linię. O, zabiła go. Dobra, mamy smoka. Ja pierdolę. Ja uciekam stąd. Kasiopeia jeszcze przyszła, to tym bardziej stąd z dupczem. Uciekaj, Ivernus. Nie no, mamy smoka, nawet wyszło, no mówię wam, że oni tak grają dziwnie i mogliby to już wygrać dawno, jakby po prostu w pięciu minę poszli. No też nie przegrałem, jak będą czekać, więc no. No moim zdaniem czas tylko marnuję takim chodzeniem po dwóch, po trzech. Strasznie się dziwnie czuję, bo to taka gra jest... No dziwna, no, co ja mogę powiedzieć. Też ten Jace bije jak chory na tym egzoście. No ja też mało zadałem, bo nie miałem jeszcze Morello. Jest szansa, jak ta Caitlyn się sfiduje, no. Tylko ten Jace ma mózg, widzieliście co teraz zrobił się, wbił w nią jak nie wiem. A on sobie tutaj to maści, tak? To ja tego nie mogę przejąć. To już jest od niego. Ulti. Gdzie był jakiś sidestep boga? No nie wiem, no. To było logiczne, że jak wchodzisz Kasiopei do mordy, no to ci szczeli. I cię zaboli zaraz. Ale proszę mi dać spokój, no co ja wam zrobiłem? Zesram się bez erki. Hekarim Trinity złożył. I zabije po 500. No tu nie chodzi o Ivern'a, nie wiem czemu ta Caitlyn chodzi. Po prostu mamy zjeba, który sobie wyszedł z gry, bo nie wiem, bo mu się nudzi, o. I tak nie zagra kolejny, to ja nie rozumiem, to... O, Hekarim. Ale jest jeden item pod tanka, no to już przecież nieśmiertelność. Zresztą to samo, Hex Drinker. Jezu, co oni robią? Oni to tak chcą wdupczyć. To katapulta powinna zabić.
Aha. Dobra. Co tu się dzieje w ogóle? A to też fajnie bije już. Podoba mi się ten damage od tej Cassiopei. No ale jak nikogo nie miała na linii, to ciężko się dziwić, żeby nie biła. No, splashował. No, zajebisty jesteś graczu. Jak mnie takie gry kurwa irytują po prostu. No jak ja się mam zachować normalnie? Niby poziom diamentu, a tu się ludzie, nie wiem, obrażają jak dzieci i wychodzą z gry, no. Zajebiście. Chuj, że mam zero punktów, no ale... Mimo wszystko elo jakieś stracę na stół. No, z Cassiopeia była sama na linii od którego? Jeśli on miał piąty poziom, to pewnie gdzieś tam od 10 minuty tak gdzieś była. Niecałej nawet, gdzieś 8 coś takiego, była sama na linii. Z milioni hajsu zwierz mają, to też... A byłaby easy gra, bo bot wygrywa i sfidowana byłaby Caitlyn. I wtedy tylko Azir by stał na Caitlyn, jedyne co musiałby zrobić, to musiałby wcisnąć R, jakby ktoś nią bił. Już by widzę, jakby ta gra wyglądała, jakbyś... A ja bym wyautował Jayce'a albo Cassiopeikę. Chyba, że jakoś barona ukradnie, ale wątpię. Żeby Kerimowi barona ukradł. Czy no ryzykują teraz strasznie i to tak niepotrzebnie ryzykują, no dobra. No. Za dużo od niego oczekiwałem jednak. A, nie mam range do niego. Dobra. Powinien zabić tego Ezreala, ale jakoś nie miałem do niego range'u. Cassiopeia nas sama pozatyra potem. Wiecie, że podłogę na mi wytrze, że tak powiem. No w sumie nie wiem, czy tego nie poddać nawet. No będzie cholernie ciężki do wygrania. Zobaczymy, no może jak oni dadzą to... No to Caitlyn sama rozbija, dobra jest. I też miała super gierkę, bo miała na start killa. No, przejść na topa, no. Tylko ja nie obronię, bo nie mam żadnych rezistów. No ekstra, masz pół HP. Znowu cię wjadę, to będzie po tobie. Halo, drużyno. Gdzie jest mój team cały? Chyba mi też się obstrał, bo myślę, że od razu pójdę z No, tylko no, tak jak mówiłem, za mało nastroje jest. Tego w miejscu warto przytrzymać. Tylko znowu nam inhibitor otworzyli. Są na smoka czekać. O, trzecie inferno dla nich. No, psz, kurwa. Jasne. 28 infernali potem. No, on poszedł. Mam Merkę znowu. Sekundę, to umarło znowu. Ezie mogę wyautować. Jakieś trapy? No patrzcie, jak oni się... Nie chcę Caitlyn zostawiać, no ale dobra. Goni dalej. Nie wiem, ja wracam. A tu ten przyszedł. No nie, no ty kurwo.
No nie, nic go nie uderzyłem, no nic, ten rzeźc jest nieśmiertelny, bo sobie jeden item pod emery złoży, no kurwa, co jest z tą grą nie tak? Trzeba było wracać, po chuja idę za tym Ivernem. No się też rzucę na tego Jace'a. Caitlyn tak próbuje karować. No i tego nie ułatwiam też, tak teraz patrzę. Muszę Voida złożyć, no ale... I buty ulepszyć, no ale no co ja poradzę. No, to było głupie. A tam Gage jest też nie do zabicia w ogóle. No nie wiecie, jak mi to irytuje, że ziomek wyszedł, a gra była wygrana. Ja w ogóle się źle zbudowałem, powinien inaczej zbudować tą Lissandrę. Bo miałem zamieć pod full damage, ale teraz się tak ta sfidowała, no to... Zresztą mogłabym zostawić trochę farmy. Ja też będę mieć dipsy, jak coś zbuduję więcej niż dwa itemy. Farmę też mam tragiczną. No, czuć ten brak jednego kolesia na mapie. Chcę tam na kurwia po prostu, nie? Ponerfiony też, a na kurwia jak diabeł. Dobra, no jest Caitlyn, to ja mogę jej uratować ją, spróbować przynajmniej. No i chuj, no nic. Gdzie tu jest logika, naprawdę? O, ale nas złapała. O, to jest GG. Fajne ulti weszło tej kasy. No, a się bez wizji bijemy, no to też. Report Azir! Śmiecia. Diamentowe gry. Diamentowe. Też nie zagram najlepiej. Wiem, że fuj błędów, no ale... Ciężko mi się grać, jak mnie tiltuje coś takiego, że nam ziomek wychodzi i nie wiem, ja muszę zapierdalać po innych liniach, żeby nadrobić braki w ludziach, nie? Ale nic, to był logopeda, słowa gierka na Lissandrze. Caitlyn się stara, easy gira. Caitlyn się tak sfidowała, to ja mówiłem. Teraz bym miał taki Karim wjechał, to wiecie, to ja mam ulta, nie? Tylko byłoby na odwrót, wtedy Azir by na przykład zultował tego Karima i ona byłaby bezpieczna, bo nikt do niej nie podszedł. A tak to ja bym mógł, nie wiem, zultować Cassio i, nie wiem, rozwalić kogoś. No ale nic, w tym odcinku to wszystko, zapraszam kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć.